7:09. Twój początek dnia. W naszej dzisiejszej rozmowie podsumujemy działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kończącym się roku. Powiemy o wsparciu dla rolników ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa. Powiemy także o pomocy, jaką otrzymali rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z agresją Rosji na Ukrainę, o aktywności agencji na arenie międzynarodowej i o zmianach w zakresie cyfryzacji, co miało wpływ na sposób składania wniosków, a także o kwotach wypłaconego do tej pory dofinansowania. Moim gościem jest dziś prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Halina Szymańska. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry. Dobiega końca kolejny rok działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy możemy poprosić panią o wstępne podsumowanie kilkunastu minionych miesięcy? To był wyjątkowy, przede wszystkim bardzo pracowity rok. Cieszy mnie szczególnie to, że nasza praca została też pozytywnie oceniona, a mówię to na podstawie wyników opublikowanego w październiku raportu Polska Wieś i Rolnictwo 2023. Opinie pozytywne na temat jakości obsługi w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraziło blisko 89% osób, które załatwiały w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawy w naszych placówkach. Jest to ocena jeszcze wyższa niż ta, która wynikała z poprzednich badań. Te osoby doceniły przede wszystkim dostępność placówek, łatwość kontaktu telefonicznego z pracownikami, ich kompetencje, a także możliwość złożenia wniosku przez internet. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest agencją płatniczą, więc do podsumowania roku, a dokładnie tych 11 miesięcy, które do tej pory minęły, wykorzystam dane, które dotyczą zrealizowanych płatności. Także w sumie na konta naszych beneficjentów trafiły w tym okresie duże pieniądze, bo jest to kwota ponad 30 miliardów złotych. Zdecydowana większość to były środki unijne, ponad 23 miliardy, a pozostałe pieniądze wpłynęły na konta rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w ramach działań realizowanych już z budżetu krajowego. Cały czas działamy, prowadzimy nabory, realizujemy wypłaty. W grudniu będą wykonywane, już są nawet wykonywane kolejne przelewy w ramach płatności końcowych związanych z kampanią dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. Powiedziała pani, że to był wyjątkowy rok. Dlaczego? Praca agencji była wyjątkowo intensywna i było jej wyjątkowo dużo, bo z jednej strony kończymy realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ale trwają też działania już związane bezpośrednio z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności i również rozpoczęliśmy realizację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Mnóstwo było też programów o charakterze interwencyjnym związanych chociażby z trudną sytuacją na rynku rolnym spowodowaną wojną na Ukrainie. Ogółem agencja w tym roku obsługuje 202 programy. Przypomnijmy, czego dotyczyły te działania związane z wojną. Tych działań było sporo i nawet osoby niezwiązane z branżą rolniczą zdają sobie sprawę z problemów na rynku, które wystąpiły w tym trudnym czasie, które spowodowały, że trzeba było wdrożyć poszczególne programy wsparcia. A między innymi były to dopłaty do nawozów. To już było wsparcie, które udzielaliśmy po raz kolejny. W tym roku do rolników trafiło 2 miliardy 800 milionów złotych. Pomoc dla poszkodowanych producentów pszenicy, kukurydzy i gryki. I tutaj przeprowadziliśmy dwa nabory dotyczące różnych terminów sprzedaży i z innymi stawkami pomocy. Dofinansowanie dla producentów zbóż i roślin oleistych. Pierwszy nabór był finansowany, współfinansowany ze środków unijnych, a drugi nabór, który w tej chwili już realizujemy w sensie wypłaty, realizowany z budżetu państwa. Wsparcie na odbudowę produkcji trzody chlewnej. O to wsparcie ubiegało się ponad 28 tysięcy hodowców świń. Dopłaty do materiału siewnego, tak zwane wsparcie wojenne, różniące się od tego, które corocznie agencja miała w swojej ofercie. Rekompensaty za kukurydzę, którą rolnicy sprzedali, a nie otrzymali za nią zapłaty. Następnie były też to dopłaty do nabytej mokrej kukurydzy. To z kolei była pomoc skierowana do firm, które zajmowały się skupem takiego zboża. Jak również dofinansowanie do zakontraktowanych, a nie odebranych kalafiorów czy brokułów. W sumie w ramach tych pomocy do rolników trafiło
6 300 000 000 złotych, a do tego trzeba doliczyć jeszcze około 400 milionów złotych, które trafiły do beneficjentów w formie dopłat do kredytów preferencyjnych czy dofinansowania utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Wypłaciliśmy jeszcze około 77 milionów złotych hodowcom pszczół. To była dopłata do przezimowanych rodzin pszczelich. A ponad 114 milionów trafiło do kół gospodyń wiejskich na ich działalność statutową. I tu przy okazji przypomnę, że koła gospodyń wiejskich mają czas do końca tego roku na wykorzystanie tych środków, a do końca stycznia muszą złożyć sprawozdania z ich wydania. W tym roku agencja przeprowadziła także kilka naborów z dobiegającego końca programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Czego dotyczyła oferta wsparcia? Na początku roku można było się ubiegać o wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Już jesteśmy w tej chwili na etapie wniosków o płatność, już złożono kilkadziesiąt wniosków. W styczniu uruchomiliśmy też nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla poszkodowanych producentów trzody chlewnej i to wsparcie trafiło do ponad 30 tysięcy hodowców świń poszkodowanych w wyniku niestabilnej sytuacji na rynku, który odczuł skutki wojny na Ukrainie. Realizowane były też 3 nabory w ramach modernizacji gospodarstw rolnych i tak po kolei. Najpierw można było się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w nawadnianie, czyli tak zwany obszar E, następnie zieloną energię w gospodarstwie, obszar F, a potem oferta agencji objęła kolejny obszar, tak zwany obszar D, związany z racjonalizacją technologii produkcji. Ten ostatni obszar, jak zwykle zresztą, cieszył się największym zainteresowaniem. Złożono blisko 14 tysięcy wniosków. Wiosną i jesienią można było też starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W harmonogramie jeszcze na ten rok jest przewidziany kolejny nabór skierowany do hodowców zwierząt, którzy ubezpieczają je na wypadek wystąpienia salmonelozy. To działanie nazywamy zarządzaniem ryzykiem. Wnioski o to wsparcie można też było składać na przełomie maja i czerwca. No i oczywiście przez cały rok, czyli jeszcze do 29 grudnia, o pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej mogą starać się 2 grupy rolników. Pierwsza to są ci, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli mówimy to o deszczu nawalnym, suszy, przymrozkach wiosennych, ujemnych skutkach przezimowania, gradzie, lawinach, huraganie czy uderzeniu pioruna. A druga grupa to są poszkodowani w wyniku wystąpienia w ich gospodarstwach afrykańskiego pomoru świń. Także zachęcam, żeby tutaj nie zwlekać, jeżeli kogoś spotkały tego typu przypadki, żeby dostarczali dokumenty do naszych placówek. Wiosną rozpoczęła się też realizacja planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jakie nabory zostały do tej pory zrealizowane? Realizację naborów z kolejnej perspektywy unijnego finansowania, czyli z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, rozpoczęliśmy w połowie marca startem kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. W tym roku kampania trwała wyjątkowo długo, bo praktycznie do końca wakacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas na składanie oświadczeń o udziale w programie ryczałtowym dla małych gospodarstw. I tu chcę podkreślić rolę ODR-ów, która była olbrzymia, ponieważ ODR-y, doradcy rolni, wspierali zarówno rolników, jak i przez to agencje w składaniu wniosków. Obecnie można ubiegać się o wsparcie w ramach aż 7 interwencji pszczelarskich. Wnioski w związku z 3 z nich były już przyjmowane też w kwietniu tego roku. A na kontach hodowców pszczół i zrzeszających ich organizacji, które również wówczas się ubiegało o tę pomoc, trafiło blisko 41 milionów złotych. W naszej ofercie w ciągu minionych miesięcy znalazło się też wsparcie na inwestycje leśne czy zadrzewieniowe oraz znajomo brzmiące premie dla młodych rolników. Pokończyły się też nabory dla zainteresowanych dofinansowaniem na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, tworzenie organizacji i grup producentów i rozwój małych gospodarstw. I tutaj największym zainteresowaniem cieszyła się właśnie ta ostatnia pomoc. Ubiega się o nią blisko 11 tysięcy rolników i to nie dziwi, bo podobne nabory, które były realizowane jeszcze w czasie PROW-u, można było wówczas uzyskać niższą kwotę dofinansowania 60 tysięcy złotych, a w tym roku jest to już kwota 100 tysięcy złotych, a w przypadku gospodarstw ekologicznych nawet 120 tysięcy. Agencja odpowiada też za wdrożenie kilku działań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
odporności. Na 15 grudnia, czyli już za chwilę, zapowiadany jest start cieszącego się wcześniej sporym zainteresowaniem dofinansowania wymiany pokryć dachowych z azbestu. Owszem, o dofinansowanie na wymianę eternitu, którego ciągle na wsi jest zbyt wiele, będzie można ubiegać się już po raz kolejny. Stawka tutaj nie uległa zmianie, wynosi 40 zł za metr kwadratowy, a dofinansowanie i tym razem dotyczy powierzchni maksymalnie 500 metrów kwadratowych dachu. Na etapie składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych od 15 grudnia do 12 stycznia przyszłego roku będzie można wystąpić też o przyznanie 50% zaliczki. Ułatwieniem teraz ma być zniesienie obowiązku dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń czy innych decyzji. Teraz zainteresowani wsparciem będą musieli złożyć oświadczenia, że dopełnią niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym. Przypomnę, że to już jest drugi nabór o takie wsparcie. Pierwszy zorganizowaliśmy przed rokiem. Złożono wówczas ponad 47 tysięcy wniosków, a ubiegający się o to wsparcie otrzymali z Polskiego Funduszu Rozwoju do tej pory już ponad 110 milionów złotych. Zobaczymy, jak tym razem będzie z popularnością tego naboru. Ale to nie jest jedyna oferta pomocy z KPO, która znalazła się w tym roku na liście naszych pomocy. Oprócz tego można było jeszcze ubiegać się o fundusze na wymianę słupów chmielowych wykonanych ze szkodliwych materiałów, na innowacyjne rozwiązania cyfrowe, na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, na zakup i montaż silosów, a także na zajmowanie się redystrybucją żywności na cele społeczne, i ten nabór był kierowany do organizacji non-profit. Nabory z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności agencja ma w swojej ofercie już od jesieni ubiegłego roku, no i wkrótce można się będzie spodziewać kolejnych naborów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa też na arenie międzynarodowej. Czy pani prezes może nam opowiedzieć, jak wygląda ta aktywność? Niezwykle dla nas ważny jest realizowany od roku 2022 wraz z Litwinami i Francuzami projekt twinningowy w Serbii. Jego celem jest przekazanie temu kandydującemu do Unii Europejskiej krajowi merytorycznej wiedzy na temat funkcjonowania i organizowania rynków rolnych we wspólnocie. Przypomnę, że do konkursu mającego wyłonić konsorcjum odpowiedzialne za projekt twinningowy dla Serbii zgłosiły się dwa podmioty. Naszym konkurentem było konsorcjum złożone z agencji płatniczych Austrii, Włoch i Węgier. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Serbii zdecydowali, że to właśnie nasza agencja jako lider wraz z Litwinami i Francuzami będzie realizowała ten projekt. Nie po raz pierwszy już agencja dzieli się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą zdobytymi w trakcie 19 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Do tej pory wzięliśmy udział w realizacji 5 projektów, po 2 na rzecz Mołdawii i Azerbejdżanu, raz na rzecz Chorwacji. Eksperci agencji uczestniczyli również w projekcie na rzecz Rumunii. W tej chwili na realizację programu na rzecz Serbii przeznaczono 1,8 miliona euro. No i tutaj to, co warto podkreślić, że debiutujemy jako lider tego konsorcjum. Jak też już wcześniej wspomniałam, z naszego doświadczenia, wiedzy naszych ekspertów korzysta wiele krajów i tak też w lipcu odbyła się u nas wizyta studyjna delegacji z Turcji, który to kraj status kandydata do Unii Europejskiej miał już od 2005 roku. Ale początki współpracy naszej agencji z Turcją sięgają 2015 roku. Wtedy odbyła się też pierwsza wizyta delegacji z tego kraju w Warszawie, a w Ankarze podpisano porozumienie o współpracy dotyczące procesu rozbudowy struktur i poprawy działań w sektorze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast w 2019 roku w ramach misji eksperckiej polscy specjaliści przeprowadzili tygodniowy cykl wykładów dla pracowników tamtejszej agencji. I tym razem reprezentujący także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prelegenci dzielili się wiedzą i doświadczeniem i chętnie odpowiadali na zadawane przez naszych gości pytania. Natomiast w październiku w ramach wizyty szkoleniowo-studyjnej gościliśmy w naszej siedzibie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu. Z tym krajem z kolei współpracujemy od 2011 roku. Kiedy to agencja w konsorcjum z Hiszpanią rozpoczęła realizację pierwszego projektu twinningowego, wspólnie kontynuowaliśmy w latach 2019-2022.
Też to działanie, gdy razem już wtedy z Włochami i Litwą odbył się kolejny twinning. Celem tej wizyty było zapoznanie się z informacjami na temat płatności obszarowych, dobrych standardów produkcji, wsparcia technologicznego, organizacji doradztwa rolniczego oraz specjalnych pożyczek i kredytów. Mieliśmy też u nas wizytę przedstawicieli Ministerstwa Tunezji. Też byli bardzo zainteresowani współpracą z naszą agencją. Na koniec naszej dzisiejszej rozmowy pomówmy o cyfryzacji. Żyjemy w cyfrowym świecie, rolnictwo nie pozostaje w tyle i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa także nie próżnuje, jeśli chodzi o proces wdrażania różnego typu rozwiązań cyfrowych. To prawda, w tym zakresie rozwijamy się już od lat i rolnicy bardzo aktywnie biorą udział w procesie cyfryzacji. W tym roku już po raz kolejny wnioski o dopłaty bezpośrednie obszarowe składane były wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji Wniosek Plus. No i coraz więcej funkcjonalności ma też internetowa aplikacja do rejestracji zwierząt, a w ramach nowej perspektywy unijnego finansowania wnioski można składać już tylko online za pośrednictwem platformy usług elektronicznych naszej agencji. Internet jest również dla rolników jedną z podstawowych przestrzeni do szukania informacji, dlatego też już od kilku lat organizujemy dla nich webinaria, które dotyczą bieżącej oferty współpracy. W tym roku, w kwietniu i w lipcu kilka tysięcy osób wysłuchało ekspertów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS-u, KOWR-u i naszej agencji, którzy opowiadali o bieżących działaniach swoich instytucji. Również w tym roku wdrożony został system monitorowania obszaru, tak zwany EMS, który służy do weryfikacji stanu pól uprawnych. Wykorzystuje wykonywane nawet co kilka dni zdjęcia satelitarne. Dzięki temu można obserwować, co się dzieje na danym polu, między innymi jakie zabiegi agrotechniczne są tam przeprowadzane i jak przebiega proces wzrostu roślin. Te informacje po poddaniu ich automatycznej analizie ułatwiają sprawdzanie deklaracji zawartych we wnioskach o przyznanie płatności. Monitoring służy już do kontroli administracyjnych w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych, ale planowane jest jego jeszcze szersze zastosowanie. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Halina Szymańska była gościem poranka 7.09. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tą rozmową kończymy środowy poranek rozgłośni katolickich 7.09. 13 grudnia. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego i spokojnego dnia. 7.09. To był Twój początek dnia. Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.